Naczynność tarczycy jest to zespół objawów klinicznych w wyniku przewlekłego nadmiaru hormonów tarczycy w ustroju. Przyczyną naczynności tarczycy jest przede wszystkim autoimmunologiczna choroba tarczycy, czyli wytwarzanie przeciwciał stymulujących nadmierną produkcję hormonów, zwykle to są przeciwciała przeciwko receptorowi TSH. Ponadto przyczyną nadczynności tarczycy jest wole guzkowe toksyczne. Jeden lub kilka guzków tarczycy wytwarza w sposób niekontrolowany tyroksynę i triodoteroninę. Dalsza przyczyna to przyjmowanie leków zaburzających czynność tarczycy, np. amiodaronu, zawierającego bardzo znaczne ilości jodu. Objawy kliniczne nadczynności tarczycy cechują się wzmożoną pobudliwością nerwową, chudnięciem, pomimo czasem nawet nadmiernego, tak zwanego wilczego apetytu, nadmierną potliwością, tachykardią, czyli przyspieszeniem czynności serca i zaburzeniami rytmu serca. Skóra jest spocona, jedwabista, występują bóle brzucha i stany podgorączkowe. W badaniach dodatkowych stwierdzamy podwyższone stężenie tyroksyny i triodoteroniny, przy obniżonym stężeniu TSH, czasami nieoznaczalnym. W leczeniu nadczynności tarczycy stosujemy leki blokujące nadmierne wydzielanie hormonów tarczycy, tak zwane tyrostatyki, ponadto jod radioaktywny, bądź też operację wycięcia tarczycy.